Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w grze Archveil. I przy okazji zauważam tutaj delikatnego bugu graficznego. Nie wiem czemu tak jest, czym to jest spowodowane, ale. O. Dobra, chyba już rozumiem. Chyba kule ognia, jakby tam jakieś błędy generowały po tej stronie ekranu, nie wiem dlaczego, ale mniejsza. No i tak, w dzisiejszym epizodzie lecimy na kolejne zwiedzanie. Ostatnio byliśmy tutaj gdzieś, może byłby tam dalej pozwiedzać, ale dzisiaj zobaczymy co tutaj. I tak, jeszcze słowem wstępu, co to przeciwnik. Ostatnio nie kojarzę, żeby tutaj takie rzeczy były, a jak były, to nie zwróciłem uwagi nawet. Dobra, mniejsza, idziemy od razu się wyleczyć, bo czemu nie? To co chciałem. Już się pogubiłem jak zwykle, ale mam informację jedną. Otóż błędnie stwierdziłem, że Archveil i Forager nie mają żadnych wspólnych czynników w ogóle, bo jak się okazuje, obie gry wydawało Humble Bundle, więc tak. Tam sobie Humble Games bardziej, ale wiadomo o co chodzi. Więc może coś ludzie pasowali przy jednym i drugim, w szczególności, że Forager zaczynał jako pasja jednej osoby, ale jestem świadom, że ostatecznie rozrósł się do większej ekipy. Nie sprawdziłem tego nadal, bo jakoś takoś popryć z metą nie było mi po drodze. Natomiast tak, muszę po prostu sprostować ten błąd. To jest jedna rzecz, a druga też dosyć istotna. Udało mi się dowiedzieć, czym są te całe niebieskie gwiazdki. I okazuje się, że nie są związane z tą bombą, ani z tych rzeczy. To dosłownie mówiąc jest jakieś wzmocnienie ataków magicznych. Ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy co jest w skrzynce i rubinowy patyk, nie ten przycisk. Rubinowy patyk 42, prędkość 4,16, zasięg 120. Piu, po prostu. Fajne. Ja w dalszym ciągu jednak będę używał książki. Może niedługo się poszędzimy na patyka, ale tak. I idziemy. Albo tu będzie jakiś obóz, albo będzie walka. Albo jedno i drugie. Obóz bandytów, dobra. Wszystko już jasne. I muzyki się nałożyły na siebie, nienawidzę takich sytuacji. Trzeba jakoś to będzie przeżyć. Ale dobra, obóz bandytów. Jak mile ich tu będzie wyskakiwać, co ja mam zrobić tak naprawdę, żeby przestali wyskakiwać ewentualnie. A widzę, że jakieś skrapy bandyckie tutaj wypadają, więc jakieś pozostałości po bandytach. Więc no. Ale teraz tak wracając do tematu, już się pogubiłem. A. Dobra. Nie żartuję teraz już tak serio. Całkowicie zgubiłem wątek. Nie wiem co więcej mam powiedzieć o tym wszystkim. Naprawdę, czuję się, że zgubiłem wątek i padłem. Straciłeś 57 zł. Ej, chwila, co ja zrobiłem? Tu jest teleportacja między księgami. A, fajnie, że gra tu nie mówi w żaden sposób. Ale dobra, mniejsza. Coś mi nie pasuje naprawdę z tą muzyką, jakby się coś zbugowało. Chyba zaraz będę musiał po prostu ewentualnie nawet zbugować grę i sprawdzić to, więc dajcie chwilę. Okej, jesteśmy z powrotem i tak, coś się zbugowało. Od razu lepiej. Nie mając ciągle muzyki z menu. Gorzej tylko, że nadal nie poprawia to mojego skilla w unikaniu pocisków ani nic z tego typu, więc tak. Ale hej. Przynajmniej nie będziemy musieli się wkurzać z powodu muzyki. A teraz podźgajmy trochę dzidom, bo czemu nie. Chyba mój ulubiony typ broń, tak nie żartując, tutaj te włócznie po prostu przez sposób działania. Szczególnie tak nie żartując, mówiąc całkowicie serio, to ogólnie jako typ broń zawsze lubię włócznie i inne tego typu rzeczy. Może niekoniecznie glewie czy halabardy. Nie są złe, ale jakieś takie włócznie, to potem piki. No. Tak, dosyć mocno lubię. Chociaż preferuję, kiedy gra, czy to planszowa, czy coś, o ile planszowe istnieją
właśnie typ obrażeń bezpośrednio, czy to komputerowe tak dalej, kiedy nie kategoryzuje włóczni jako tylko i wyłącznie obrażenia kłute. Wiem, owszem, niż tamtym ułoni mi, ale ostrze miały też, już dało się ciąć, jeśli trzeba. Nie było to może najefektywniej, mniejsze, no ale tak. No, ale było możliwe. I przekaz tak, tutaj bijemy tyle. Ale nie, ja wolę książkę. Tylko być ostrożniejszy. Nadal. Czy coś jeszcze takiego chciałem dodać? Bo chyba coś takiego ważnego dosyć było. Dobra, widzę, że podpalenie naprawdę zda jakieś obrażenia z czasem. Więc jej, chociaż tyle dobrego zauważyłem. I teraz wracając jeszcze do tematu. Tak więc może, podkreślam, może, jeśli by była okazja zdobyć jakieś lepsze włócznie, to byśmy nawet pod włócznie grali. Ale po prostu by się bawił tą magią. Jak tyle w temacie. Chociaż jestem świadom, że ostatecznie będę musiał po prostu zdecydować. A teraz co się dzieje? Paliliśmy namioty i znowu się zbugowało. Odpól ognia chyba. Tak, definitywnie odpól ognia. Jest tu coś jeszcze? Nie, nie wydaje mi się. Więc idziemy po prostu dalej. Tym razem, jak mówię, sobie włócznią drewnianą podźgamy. Teraz dosyć potężną bronią nawet, jak na moment, w którym zdobyliśmy i na to wszystko. No to głównie wiecie, przez trzy ataki, które powoduje jeszcze jakieś przebijanie pancerza. Zobaczymy co i póki co da, ale bawmy się w kultystę. Czy co to mamy chyba ucznia, nie kultystę. Piwy miksturkę. I w sumie tym się szybciej to wszystko rozwala, więc... Czy nie? Nie, nie mogę korzystać z tej książki, ona debuguje ekran. Ale jej. I tak, już jest sukces i w ogóle. Patrzcie też, że jestem taki trochę nieszczególny, ale... Powiedzmy, że jest to dosyć wcześnie dla mnie, na ostatnie standardy jeszcze. Jak mocno mi obowiązki podskoczyły. Mam mniej czasu na nagranie i na wszystko. I przy okazji kolejne punkty brony. Super. Idziemy dalej. I bandyci, z tego co się orientuję, bo teraz to będą na porządku dziennym. Więc okej. Okay. Są na porządku dziennym, co? Może te bandyckie skrapy pozbieramy częściej i niedługo coś będziemy mogli wycraftingować sobie z tego. Jeśli kogoś zastanawia, czy mówi wycraftingować zamiast wycraftić, czy coś tak, bo z tego już tak mam. Albo zamiast stworzyć, bo w sumie stworzyć jest prawidłową polską... jak się nazywa? Odmianą słowa crafting? W sumie nie odmianą, raczej polskim odpowiednikiem. O, tylko ze śliwka. Okej. I dobra, jeszcze pamiętam. Chyba ostatnio też, jeszcze pomiędzy odcinkami, byłem w wiosce tej podstawowej, że tak nazwę. I wymieniłem dwie śliwki na ulepszenie mikstury, no. Tak się zapomniałem po prostu. To było dosłownie po ostatnim odcinku. Nic wielkiego się tam nie stało. Tego tyle, że to zrobiłem. I teraz tak, kolejne wyzwanie tutaj. Zobaczmy. Jak to wyjdzie? Okej, strzelać trzema pociskami i po prostu jeździ sobie. Nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Mówiąc szczerze. Miałem gorsze naprawdę wyzwania. Chyba nawet ostatnio mieliśmy do czynienia z jednym gorszym, więc tak. To jest naprawdę znośne. Póki co, oczywiście. Ojej, teraz tego dużo będzie. Ale nadal jest znośne, pociski za mną nie lecą, ani nic. Po prostu w linii prostej, jakie wypluto, tak są. Nie, da radę zrobić. Okej, wyzwanie numer 2 osiągnięte. I... A, już myślałem, że to tyle, ale nie, jeszcze 3 muszą zarzucić. By był perfekt. Potencjalnie. Wiecie, to było naprawdę zaskakujące. Nie, musiałem zepsuć. Ale tak, było blisko. O nie. Ja zapominam o tym daszowaniu, ale... Nawet jak już daszuję, tak jak widzicie, to daszuję najczęściej w pocisk. Więc tak, będziemy musieli się jeszcze tutaj chwilę namęczyć, moim zdaniem, ale powinno być okej. Okay. Znowu się nie udało. Ale nie, ja tak łatwo się nie poddaję, ja to zaliczę, zobaczycie, musimy to zaliczyć. Chcę nowe akcesorium, którego i tak nie będę używał, pewnie. Jest niepotrzebne do tego, co mam obecnie. Ewentualnie, najprościej w świecie, będzie zajmowało za dużo miejsca, mam póki co takie mniejsze.
jak na przykład nabieranie pocisków, co jest naprawdę dobre dla mojej książki, bo wiecie, widzieliście zresztą te kula ognia, czy coś tam, chyba ta książka z siebie delikatnie też się naprowadza i udało się. Mamy to i jest tutaj magnes gwiazdkowy. Odłamki magii będziemy mogli przyciągać z dużo większego dystansu. Nie wiem, jak się nazywają gwiazdki i to dosłownie... Patrz, tutaj się coś zmieniło, kiedyś to... wcześniej to było inaczej. O, i to mogę domontować nawet. To też mogę, to nie mogę. Okej, okay. Nie rozumiem, co tam się stanęło wcześniej, ale dobra. Było dziwne. Więc może się na tym skupiajmy. Nie, ale coś się zmieniło w tej grze. W ostatniej wizycy mojej. Czyli pewnie wersja Xboxowa też została zaktualizowana. Jak po raz kolejny podkreślam, gramy to za pośrednictwem Xbox Game Pass, więc tak. Wersja tutaj widoczna nie jest wersją z komputerów, jest wersją z Xboxa. Z tego co się zorientowałem, najczęściej tak to wygląda, że dosłownie na Game Passie jest przeportowana na komputer wersja Xboxowa. Dziwne, tak, wiem, ale tak. Inaczej mówiąc, aktualizacje są na tym samym poziomie, na którym jest Xbox. Trochę to smutne, bo wiecie, czasami są jakieś fajne rzeczy tylko na PC, a nagle takie, no, ale ty nie dostaniesz, bo to jest wersja z Xboxa. Ciekawa sprawa była z tym, między innymi jeśli chodzi o... czwartą postać, jeśli się nie mylę, do Slay the Spire, która też była, no, bardzo, bardzo opóźniona na Game Passie. Aż kiedy na komputerze już była od dawna i przy okazji jej kolejne to, więc kolejne tutaj, super. Kolejne, jeden więcej punktów brony. No i idziemy. I proszę, jeszcze jakieś przedmiociki będą. Może jakaś nowa dzida fajna albo coś? Nie. Szybki miecz. Faktycznie bardzo szybki. Jeśli się nie mylę, nawet po coś z tym szybkim mieczem byłem w stanie zrobić. Tak. Chyba tak. Chyba była jakaś recepta z niego. Jaką w ogóle bić? 42, 3, 85, 50. Nawet ładny. Dobra. Ale zanim zajmiemy się nim, to tutaj kolejny obóz bandycki. Chyba. Nie, tym razem coś innego. Co to ma być? Mongo bandycki brutal. Okej, czyli bossu albo mini bossu. Ciężko mi to określić tak w pełni. Nie wydaje się być ciężkim oponentem. Jak na razie. Okej, gwiazdki, zbierać gwiazdki. Bo one zwiększają skuteczność ataków magicznych. A my bijemy magicznie póki co. Więc to jest podstawa, jeśli chce się korzystać z magii. Zbierać jak najwięcej gwiazdków, kiedy tylko się pojawią. Okej, teraz trzeba odpocząć. I wypić miksturę, nie zdążyłem, nie. Straciłeś 90 zł. Smutno. Na szczęście jest bardzo blisko, więc damy radę. Ja się nie poddam. Można byłoby ewentualnie spróbować tym. Bije więcej, ale trochę wolniej. Dobra, niedawno mówiłem, że gra jest za prosta, ale teraz już tutaj widzę, że gra stara się mnie... po prostu stara się wyjaśnić, że nie jest za prosta, tylko miałem farta. Wcześniej. I dobra, zdecydowanie. To jest lepszy wybór tego bossa. Tam dużo spamiliśmy, ale te pociski pojedyncze nawet biją, wydaje mi się, że lepiej od tego, co książka oferowała. Więc tak, nie mają namierzania, mógłbym w takim wypadku Arubendera wymienić na coś innego. Ale tak, skuteczniej działa. Dużo skuteczniej niż to miało miejsce z tą książką. Więc no, książka jest może fajna, ale... chyba trzeba przerzucić się na nowe przedmioty. No i ciekawe też przy okazji, jakby włócznia to zadziałała, bo wydaje mi się, że ona też by miała większy sens może. Tylko no, nie mamy wyposażenia pod to, żeby ona była skuteczna, więc no, szkoda by było używać broni, na której nie mamy żadnych bonusów. Dobra. Do dwóch razy sztuka, czyżby? Dobra, szybko, szybko, szybko i daliśmy radę. Ledwo, ale daliśmy radę.
I bum, wybucha bossu, zostałem z niego chmury, wygraliśmy. Kolejne pół serduszka i... ręka. Okej. Okay. No tak, oczywiście, a tutaj to jest... Super Rich. To było coś tego typu? Tak, za dwa. A pociski z broni wręcz lecą dalej. Dobra. Okej. Okay. Zawsze pójdziemy kawałek, zobaczymy co tam dalej, co się dzieje się. Dalej korzystając z książki, czy... Ej, książka wydaje się lepsza na takich wrogów tego typu, których jest dużo i w ogóle. Jeszcze na bossów też nie jest wcale taka zła, ale tutaj udowodniłem, że lepiej chyba być pojedynczymi, mocniejszymi czasami, niż milionem słabszych. Dobra. Dobra, dobra. Złoto mamy. Jakieś skrzynie wybuchowe, których też nie kojarzę, mamy. Żelazo mamy. I zobaczymy, co zaraz skryje się tutaj. Poza kolejnym pokojem pełnym wrogów i znowu z tym takim dziwnym czymś. Mówię, że naprawdę tego nie kojarzę, więc może jakaś aktualizacja dodała tego wroga. I no. I teraz oni są. A ja nie wiedziałem, że oni będą dom. I przez to są takie nieścisłości. Dobra. W sumie to też mogłoby być dobre, gdybyśmy mieli jakieś rzeczy ulepszające trochę broni rzucane. To jest takie serie noży, 21 teraz, myślę, można nawet więcej. Ale to ma sens. To mam naprawdę teraz dużo przemyśleń i kolejna nowa lokacja. Ej. No w takim punkcie naprawiamy fontannę i zanim pójdziemy dalej, to wrócimy się do tego miasteczka zobaczyć, wiecie, co tam możemy wykrafcić i odłożyć. Ten delikatny nadmiar. To się nazywało, no... Pieniędzy, które mamy. Nie dużo tego, ale zawsze coś. Okej. Okay. Teraz tak, pierwsza rzecz. On coś chce od nas? Okej, okay. Że super, przyniosłeś, bo potrzebuję jeszcze dwóch więcej, żeby bardziej ulepszyć. Teraz tak. Co tu mamy? Dalej rzeczy z krabów. Potrzebujemy 15 tego, żeby to ostrze przerobić na to takie krabowe. To jest trochę wolniejsze. Te rzeczy to już chyba były normalnie wszystko, tak, nie widzę nic nowego. Tutaj mam moją halabardę złotą, która wydaje się być tym samym, czym włócznie. Jeśli chodzi o bandytów, to mamy bandycką zbroję. Więcej obrony i po prostu prędkość ataku i tutaj moc 5%. Uniwersalnie. Moglibyśmy to sobie zrobić w sumie. Tylko czy to ma sens? Proszę powiedzieć, czy nie wiem. A tutaj potrzebujemy jakiś Rusty Flyer, którego nie mamy. To jest ciężki wybór. A zobaczmy, czy on ma coś nowego może do kupienia. Rusty Flyer, no. Pewnie i tak byśmy to na domu zdobyli, ale wezmę, chcę zobaczyć, jak to działa. Aha. Flaile działają tak jak te szkielety, które spotkaliśmy tam jakiś czas temu, dobra. W takim wypadku od razu to ulepszy do slimy. Jak animacja, nie wiem czy ona też wcześniej była. I teraz mamy slimy flaila, jej. Możemy z kulą gluta sykręcić. Mamy dobra broń swoją drogą, moim zdaniem. Można, że się nią pobawimy przez jakiś czas. A póki co... O! Pewnie zauważył, że coś takiego wypadło. No dobra. Podamy wszystko tutaj. Tak, czy mam coś jeszcze takiego istotnego do zrobienia? Nie wydaje mi się, przynajmniej tutaj, więc... A szybko jeszcze przejrzymy pozostałe sekwencje w tej wiosce. Okej, coś naprawdę się zmieniało. Nie ma tego handlarza tymi akcesoriami, a jest jakiś dziadek tutaj. Magiczne broni mogą wydawać się słabsze niż ich fizyczne odpowiedniki na początku. Jednak wrogowi uderzeni przez magię upuszczają magiczne fragmenty. Łap te gwiazdki, a twoje magiczne ataki będą dużo skuteczniejsze. No, dzięki, że teraz o tym mówisz. Szkoda tylko, że no, wcześniej ciebie nie było. I sam musiałam tego gdzieś szukać. Ta, definitywnie to jest różnica między komputerem a Xboxem, że tak nazwę. Przynajmniej tak to teraz wygląda.
A, tutaj go przynieśli, dobra, nie zauważyłem. O, witaj podróżniku, czy przyszedłeś zobaczyć moją wspaniałą kolekcję przypinek? I tak, to jest to samo co było. Nie wiem, czemu trochę nie zwiększyli ceny. A poza tym to wszystko jest chyba tak samo. Dobra. No w takim wypadku możemy coś odłożyć w sumie? Swiftblade'a sobie odłożę, bo czemu by nie? A z tymi rzeczami idziemy. Teraz bym jeszcze zobaczył pierwszą wioskę, czy coś tutaj się zmieniło. Bo możliwe, że wiecie, coś też coś nowego jest. Bo nagle są takie nowości. Nie, tutaj nie ma. Dobra. Tak, tu nie ma, to lecimy dalej zwiedzać, przy czym z czego bym zaczął? Powiedzmy, o tu jest jakieś nowe miasto chyba. Powiedzmy, że zaczniemy od jaskiń, które ostatnio poznaliśmy. Wiem, że jest niebezpiecznie, ale materiały stąd pozwolą nam ulepszyć mieczek, który mamy. Nie to, żebym planował go jakoś bardzo używać. A okej, takiego gnoma też nie kojarzę. I już wiem jak działa to, tutaj po prostu kręcimy i muszę trafiać swoją kulą we wroga. A, przyjemna broń. Wiecie, jak mówiłem, się nią pobawię. I jako, że się nie będę bawił teraz, to wyrzucę może to. O. Pełni życie to ogniste obrażenie. Może to. Nie, to nie zmienia, bo to nie jest pocisk. Nie, czy my w ogóle jesteśmy traktowani teraz jako full HP? Mam nadzieję. Jeśli to tylko i... To są księżyca. No szczerze nie kojarzę, żeby to był wcześniej, ale może by. Dobra. Polecimy z moim slimy flailem. Zobaczymy, czy coś się uda zrobić tutaj więcej. Poza oczywiście biciem, zabiciem wrogów w taki piękny sposób. I już widzę, że nie mamy full HP, więc tak trochę my. Tutaj się chyba coś zbugowało, bo patrzcie, ciągle mam tutaj pokazane, że mamy to. Mimo tego, że zmieniam. Piękne bugi po prostu. Dobra. I pójdziemy najpierw spodowi. Mam nadzieję, że nie będzie tu raz flaila. Nie, jest strzał w łuk, który wypuszcza dwie strzały naraz. Ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa. I wiecie co, no szczerze powiedziawszy, jak mam taki... Będę się tym bawił, ale... Teraz to ma jeszcze więcej sensu, żeby brać Arubendera. Tak, dwie strzały, obie dosyć... mocno... Dałem? A, jeszcze nie zapisałem tam respawnu. Super. Oj, no to super, po prostu. W takim razie użyję tego jeszcze raz, żeby tutaj zapisać i... No. Bawimy się jeszcze tymi... dwustrzałowym łukiem. Okej, wniosek następny. Gnomy trzeba szybko unicestwiać. Przy czym... Ojej! Dobra, ta lokacja chyba jest dużo cięższa, niż mi się wydawało. Tam córki też mniej leczą niż... powinny. A nie, dobrze, dobrze lecią. Tylko po prostu... Jakoś za pierwszym razem się zauważyłem. Strzałowy łuk. Nie, przyjemna rzecz. I zdecydowanie. Mocne. Jak tak patrzę. To prawda... Jestem święcie przekonany, że na ten moment zdobędziemy coś jeszcze lepszego. Albo, że mimo wszystko będzie użył jakiegoś innego. Ten łuk chociaż nie jest zły, co jakoś mnie wyjątkowo nie przekonuje. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz idziemy tu i muszę szybko się pozbyć krabów i gnomów. Zaczynając od krabów, które tutaj łażą wszędzie, bo czemu nie? Ale jak tylko zobaczę tego gnoma całego, to muszę szybko po prostu zrobić co w mojej mocy, żeby się go pozbyć. O! I tym razem go nie było, dobra, czyli wrogowie są delikatnie losowani. Warto wiedzieć. Tylko jest muzyka bardzo fajna. Jest może, czy wiecie, jakieś takie zabójczo potężna muzyka, w ogóle wow i tak dalej, ale przyjemna jest. Tego nie można im odmówić. Dobra.
Jedziemy w dół. I... okej, jest ten mega krab zielony taki jakby. Super. Następujący. Zielone kraby są bardzo groźne. Pozostałe nie jeszcze. Okej. Okej. Ledwo żywy, super. Ledwo żywy, nie, no ja zbyt nieostrożnie gram. Coraz bardziej mi się tak wydaje się. I co my tu mamy? Dobra, mamy posąg. Super. Kolejny punkt obrony. W ogóle ciekawe, że każdy posąg daje coś w sumie właśnie kolejny punkt obrony. Nie, żebym narzekał, ale... naprawdę to wynagradza mocno takie... podejście, żeby tylko i wyłącznie szybko zrushować płonie, żeby mieć dużo obrony i tyle. Teraz to mam bomb, power up. Bomby zadają więcej obrażeń. Fajnie tylko, że tych bomb nie używam we walce. I śliwka, jej. Przyda się. Nawet bardzo teraz tak. Są tu jeszcze jakieś inne znajdźki? Nie zapowiada się, ale może warto i tak poszukać. Dobra. Tam czego nie ma, czyli teraz tutaj... ojej, w dół trzeba. Dobra. A tu mamy kolejną skrzynkę. A w skrzynce? Gająca lanca. Czyżby to było to, o czym myślę? Hmm? Range 40, tutaj było 80. Krótki zasięg, ale... potężna dzida. W tym wypadku, jak coś takiego dostałem, zobaczymy, czy to zadziała. Nie jestem pewien. Ale tak, pobawię się oczywiście taką dzidą. Mam wdać, że ona bije dużo. Jak na pojedynczy pocisk. Może tylko, że jest tu gnom, którego trzeba szybko się pozbyć. Żeby w ogóle mieć szansę tu przekrywać. Dobra, dobra. Jak to ulepszyć na plus 5, wiecie co, to będzie fajne. Dopiero, jakby to miał tempo co najmniej dwójka. Będę się jeszcze przyrównać do złotej halabardy, którą mogłem wycraftić. Pewnie się okaże, że już teraz nie ma po co jej craftić. Ale tak. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, widzę gnomy. I kraba. Wiecie co? Wiecie co? Ja się tepam do miasteczka. Nieważne co, jak, gdzie, kiedy. Warto byłoby zrobić chyba albo to, albo to, chociaż bandyckie. Tutaj będziemy mieli potężne obrażenia do walki wręcz, ale to daje atak speed i power, czymkolwiek to jest. Jako, że to jest takie bardziej uniwersalne, ja ciągle zmieniam bronię, to zrobię sobie zestaw bandycki po prostu. I teraz najważniejsza rzecz. Złota halabarda. 104, 208, 82. Tutaj mamy 134. O. Mam tego złota od groma, więc wezmę tą halabardę. Jedź po prostu, co? To będzie dużo lepsze. Zdaniem. No i ten zasięg, to jest piękne. Dobra, więc to idzie w odstawkę, to też. Inna rzecz oczywiście też. I powinien się przebrać w coś bardziej uniwersalnego. O, proszę. Power to jest taka uniwersalna moc po prostu. Okej, okay, odkładamy. Jesteśmy bandytą pięknym wymachem. I na zakończenie wszystkiego... można lepszy napis więcej niż plus 5 teraz? Nie. Na zakończenie wszystkiego ulepszymy sobie może właśnie jakieś takie fajne bronie. Ulepszenie to jest dużo droższe, widzę. Ale ma teraz prędkość 2,27. Sensowna, moim zdaniem. Więc tak, z takimi możliwościami, z takimi rzeczami ja to dopisuję. I na tym zakończymy epizod. Wiem, że trochę krótszy niż zazwyczaj, ale jak mówiłem, mam niestety mało czasu. A pół godziny i tak już prawie dobiłem, więc to tyle. I cóż, do zobaczenia w następnym i trzymajcie się. Hej, hej!